Mateusz Kaniowski i Alberto, który po walce swojego brata finałowej podszedł do stołu komentatorskiego i krzyczał, że to, tamto i tak dalej, teraz ochłonął. Czy Joseph Bratan został oszukany? Kurde, że no, jakby na wkurwie tego wszystkiego i tam jak sobie latałem, to uważałem, że tak, jakby naprawdę te show powinno być rozwinięte o tą dodatkową rundę. Należało się to dla każdego z nich, no bo przeszli tą drogę do tego finału i naprawdę pokazali się z zajebistej strony. Przede wszystkim Joseph się pokazał z zajebistej strony, no bo naprawdę fajnie wchodził w te wszystkie walki i kończył tych, no wszyscy padali, nie, po tych ciosach, no, kurwa, dwa tygodnie ćwiczył, odstawił palenie i kurwa, jaka robota zrobiona. No szkoda tego ostatniego finału, nawet wiesz, pomijając hajs, tylko chodzi o ten sam fakt, że jakby ta kurwa, finałowa walka wymagała tej dodatkowej rundy, nie? I tyle, no. No właśnie mówiąc, komentując dla was ten pojedynek, przed ogłoszeniem werdyktu powiedziałem, że nieważne, który wygra, i tak duża część będzie zawiedziona, no i mnóstwo jest komentarzy, że Joseph został oszukany, ale jestem też przekonany, że gdyby Joseph wygrał, byłaby cała masa komentarzy, że Wiewiór został oszukany. No i właśnie dlatego, kurwa, robimy show, zajebiście jest, fajnie, pięknie, tak, no to dopiero kolejną rundę, kurwa, i wyjaśniamy ten temat. I wtedy by było jasne, tak, Wiewiór już, kurwa, nie miał jakby sił, kurwa. Joseph też był zmęczony, wiadomo, dobre walki były tam wcześniej, no ale wiesz, jakby Joseph kondycyjnie naprawdę tam mocno stał i naprawdę ta jedna dodatkowa runda w ogóle by odmieniła, kurde, jakby jeszcze bardziej podsyciła i bardziej to urozmaiciła ten cały finał. I twój brat był prawdziwym czarnym koniem turnieju. No też tak zażartowałem w jednym z postów. No. Wiesz co, ja to mówiłem, że jeżeli ktoś z tej ósemki ma sprawić niespodziankę, to cały czas tłumaczyłem ludziom, Polak jest głównym faworytem turnieju, ale trafił najgorzej jak mógł, bo Joseph jest eksplozywny, nieskoordynowany, dużo większy i wiedziałem, że Polak, jeżeli ma mieć z kimś problem, to największy będzie miał z twoim bratem, ale że twój brat znokautuje go w pierwszej rundzie. No, runda była tylko jedna, ale faktycznie to były 3 minuty. I wystarczająco. Tak, w pierwszych 3 minutach, no 3 razy na dechach leżał, no kurwa. Mocno. Fajnie zobaczyć, jak ona sobie radzi bez tego wszystkiego na bani, więc no przygotował się w miarę, chociaż tylko 2 tygodnie trenował około, więc nie jest tak źle, jak na taki okres, nie? Nie, no kurwa, wiesz, w ogóle zajebiście się bawiłem na całej gali i tak dalej, bo kurwa, jarałem się tym, że lecimy do przodu, nie? No, kurwa, to trochę ten finał, kurwa, nie siadł tak, jak powinien. No wiadomo, że chcieliśmy wygrać, nie? Prosta sprawa, no nie ma co powiedzieć, ale Wiewiór, jak do niego podszedłem pogratulować mu, jego wygranej, to powiedział do mnie, do zobaczenia w MMA, więc mam nadzieję, że nie obstra zbroi i na majowej gali ewentualnie spotkamy się i zwinę go do worka i grzecznie odniosę do taty. Fajnie, kurczę, nie pomyślałem o tym, to fajna walka, Wiewiór, no bo tak, bo ty w 8-4 walczyłeś z Kubańczykiem, on jest mistrzem 8-4, no to się składa. Mam nadzieję, że wiesz, będzie stawką pas też, no bo kurwa, czemu nie? Ja to... Czemu nie? Z chęcią wezmę ten pas i go poskładam, jakby uważam, że Joseph jest dobry, ale jakby więcej potrenował, to jeszcze by był lepszy. Ty jesteś lepszy od Josepha, bo kiedyś tak mówiłeś, nie wiem jak teraz. A ja uważam, że nie jestem gorszy, a więcej trenuję, więc może gdzieś tam, wiesz, kurwa, delikatnie bym go wyprzedzał, ale oboje mamy, wiesz, jakby predyspozycje, więc no, kurde, też tak trochę głupio mi brać takiego Wiewióra, kurwa, ale on w MMA czyści, więc dlaczego by nie? Myślę, że to... Czemu ci głupio brać podwójnego mistrza i zwycięzcę turnieju? No bo każdy będzie mówił, że wziąłem małego i tak dalej, tylko że on to w sumie... Waga. No waga, dokładnie też tak uważam, no ale ludzie też będą swoje tam pieprzyć, chociaż w sumie wyjebane w to, ale faktycznie 8-4 to 8-4, pas na szali i Wiewiór mnie wyzwał na pojedynek w MMA, więc Pasternak, poprosimy tą walkę na Fejmie 21. Bierz to, bo to może być coś fajnego. Natomiast Alberto, ja wiem, że ty jesteś najbardziej szczęśliwy. Twoja nuta, remix Papierosa, leciał tyle razy dzisiaj, przez 1, 2, 3, 4, 5 razy leciał dzięki Joseph'owi. To nie wiem, jak go do tego namówiłeś, żeby on wyszedł właśnie do tego, ale jak nowa nuta wydana przez ciebie, to miałeś piękną reklamę. Nie, no wiesz, on sam zaproponował to, ja nie chciałem mu wchodzić do głowy, bo miał tą walkę i tak dalej, więc ja nie naciskam takich rzeczy, sam to zaproponował, więc fajnie z jego strony, a przy okazji ludzie posłuchali sobie fajnego kawałka, bo remix jest spoko, więc polecam remix Papieros, bardzo fajny numer i oryginał wideo Papieros. Zacznijmy od tego, że oryginał wideo Papieros jest genialną nutą, naprawdę. Tyle lat na głośnikach, bo oni mieli te dwie najlepsze, środa, czwartek i Papieros, one miały coś w sobie. Jak zacząłem, że grasz remix, sobie pomyślałem, Boże, żebyś tylko tego nie zepsuł, ale fajny to jest. To jest dobrze zrobione, miałeś z nimi kontakt?
Tak, właśnie z Wojtkiem się osobiście spisałem, dogadaliśmy, dostałem zielone światło, posłuchali, byli zajarani tym, w jaki sposób to wykonałem. Też czułem, że jakby nie zrobiłem tego w ogóle byle jak, tylko naprawdę czułem ten numer, bo też go lubiłem dawno temu, więc uważam, że zrobiliśmy wspólnie fajną rzecz. Odświeżyliśmy młodym graczom też. Ogólnie ja jestem bardzo takimi inicjatywami. Lepsze to niż na przykład teksty rotem z Disco Polo, o które oskarżacie Grandę. No fajnie to kurwa montuje skubany, nie powiem, ale wiesz, tak naprawdę to większość kurna artystów, praktycznie wszystkie teksty można w ten sposób pomontować, powyjmować z kontekstu i tak dalej, więc z każdego można takie coś zrobić. Wiesz co, ja ogólnie byłem w ogromnym szoku, oglądając ten odcinek ostatniego, też na pewno widziałeś, że te teksty, wiesz, typu ona jest taka cudowna i leci to Disco Polo i potem te same słowa w innej kolejności użyte przez ciebie, to jest przypadek? Czy to naprawdę inspirujesz się, bo aż ciężko uwierzyć, że nie? Nie, no nie inspiruję się, bez przesady. No wiesz, czy ty do dziewczyny mówiąc, kurwa, że ona jest cudowna, inspirujesz się kawałkiem Disco Polo? Ale ja wiem, o co chodzi, tylko że tam za każdym razem w jego tych tekstach jest tak, że na przykład to nie jest jedno zdanie, tylko jest na przykład jest cudowna, coś tam słodka i ty masz tak samo w tych samych utworach, ona jest słodka i po chwili cudowna, być może przez zbieżność rymów, ale no, zbyt często się to zdarza. Tu bardziej chodzi o to, że to są proste słowa, które tak naprawdę używamy w stosunku do płci pięknej, więc jakby, wiesz, nie kombinowałem tam, żeby jakieś dziwne, wymyślane rzeczy robić w tekście, tylko prostymi słowami myślę, że bardzo łatwo też powiedzieć, kurwa, to, co się czuje, a właśnie w taki sposób pisałem tam te teksty, w prosty sposób, bez kombinowania i ludzie śpiewają to na koncertach i się bawią przy tym, więc jakby uważam, że w dalszym ciągu każdy kawałek można zmontować w taki sposób, żeby się po prostu z tego pośmiać, porównać do czegoś, co może przyprawić więcej clickbaitów i tak dalej. No, jakby fajnie to montuję, też się z tego pośmieję, ale wcale nie mam z tym problemu. Właśnie byłem ciekawy, czy ty oglądając to, no nie ukradł mnie to na przykład bardzo bawiło z tym Disco Polo, czy ciebie też to bawi? No mordo, no jaram się kurwa tym, kurwa, czego odcinkami, kurwa, ten ostatni to był śmieszny w chuj, nie? Ja nawet też jestem na przerwie od jarania, a bekę kręciłem sobie, nie? Kilka razy to oglądałem, nie? No, on sam widać, jak tam, kurwa, wiesz, gada o tym wszystkim, to on sam kręci, kurwa, bekę z tego, no bo, wiesz, no gościu po prostu zrobił sobie na tym content, na tym sobie jakieś zyski ma i na tym sobie coś buduje. No, wiesz, jeden zrobi coś z niczego, a drugi będzie na czyjś, kurwa, jakby, wiesz, sukcesach sobie robił coś. No. Zaskoczyłeś mnie teraz z tym, że tak spokojnie do tego podchodzisz. Myślałem, że będziesz bardziej zirytowany, ale trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o merytorykę i wyciąganie dowodów i hierarchii, znaczy chodzi mi o kolejność, wiesz, zdarzeń, no to Grandę robi mistrzowską robotę. No, narzuł tyle osób. Właśnie jestem ciekawy, czy on to osobiście montuje, czy nie, bo kurde, bardzo ciekawy montaż jest. Myślę, że robi to sam, bo to jest tak dobrze, wiesz, połączone historycznie, wiesz, chodzi mi, że historycznie każda rzecz po kolei, na przykład tam wyciągał jakieś daty komuś, kto kiedy co powiedział, to trzeba to robić samemu, tak myślę. Być może, no być może, albo ma zgraną ekipę, ale w każdym razie coś chciałem jeszcze dodać, że najgorsze męczy tylko te wstawki jego kawałków tam, kurwa, nie? A tak to, kurwa, można się pośmiać z tego, co on tam robi, ale te jego kawałki, które on tam próbuje przybijać i że niby on 5 minut na kolanie napisał, wiesz, w razie co, żeby ludzie go nie skrytykowali. A tak to, kurwa, wiesz, próbuje po prostu się troszkę pokazać, że on też potrafi, tak, wiesz. A jednak, patrzcie, musiał trochę taką szpileczkę wyjść na koniec. Nie, no bo znam, wiesz, takie mają ambicje osoby, które jakby chciały, a tak jakby nie mogą w inny sposób, no to wyjdzie i ci będzie krzyczał, że ten jest chujowy, ja jestem lepszy, nie? No ale kurwa, niech każdy robi swoje, można się pośmiać, też mieć dystans, ale wiesz, no widać w nim jakieś niespełnione ambicje, no ale jak widać, lepiej niż rap wychodzi mu właśnie ośmianie się z innych i w sposób taki w sumie humorzasty. Alberto, szczerze, słuchasz Disco Polo? Nie, ja nie, wiesz, kurde, ale, ale kilka razy zostały moje uszy tym zranione, chociaż, kurde, słyszę. Moje uszy tym zostały kilka razy zranione, ale powiem ci, że jedno trzeba przyznać, że jakby takim, kurwa, niepodważalnym królem disco zawsze będzie Zenek, kurwa, Martyniuk, pozdrawiam Zenka, Martyniuka. No. Dobrze, bardzo dziękuję, Alberto. Patrzcie, jaki wywiad na spokojnie. Kto by pomyślał po tym, co się stało w walce z Josepha z Wybiurem? No, ochłonąłem, teraz idę spać, mordeczki. Nic. Wracamy w MMA 21 Fame. Wybiór do wora schowany. Pozdro.